Więc po co do cholery daliście się omamić i wystąpiliście zbrojni przeciwko sobie? I co dzisiaj? 4 miliony Chorwatów, z tego kupę za granicą, bieda. I zobaczcie, co nam ten tak zwany Zachód funduje, nie? Zobaczcie teraz, co się dzieje. Jaką biedę nam funduje. Co się dzieje? Ale zapraszam do komputera. Coś wam pokażę. Pokażę wam tą piosenkę. Cześć. Pora na małe podsumowanie tego wyjazdu, ale takie trochę inne będzie to podsumowanie. Właściwie z przełożeniem na obecną sytuację i związaną z tym wirusem bardzo. Ponieważ tego, co chcę powiedzieć, nie dało się inaczej nagrać. Zresztą może nie miałem pomysłu, tak? Co chcę powiedzieć? Kiedy byliśmy na kempingu w Istrii, zresztą nie tylko na Istrii, ale również praktycznie na każdym kempingu, staram się gdzieś tam rozmawiać z ludźmi, którzy tam są, z tymi mieszkańcami, jeżeli tylko mam jakąś taką, powiedzmy, jakiś haczyk zaczepienia, tak? Na Istrii, na tym kempingu pierwszym, na którym byliśmy, zauważyłem sprzątaczki i zauważyłem taką scenę, że w pierwszy dzień, w drugi dzień, nie? Chodzę sobie do ubikacji, bardzo ładne te ubikacje, tam są zresztą pokazane te natryski, to wszystko, ten cały kompleks sanitarny, one na bieżąco myły tam podłogę, co trochę, praktycznie to co trochę wszystko było szorowane, bardzo się starały te kobiety, takie mniej więcej w moim wieku, nie? I patrzę, ale ci Niemcy, bo 90% Niemców, nie? I ci Niemcy to tam mokra podłoga, nie mokra, on tam wali w tych sandałach, nie? W ogóle te sprzątaczki to są tak jakby niewidoczne dla nich, po prostu przezroczyste. No i nic, idę sobie, ja to jak zawsze ja, dzień dobry, po polsku. No, to już pierwszy dzień, już powiedziałem dzień dobry, to już uśmiech, już widziałem uśmiech na twarzy, bo ktoś zauważył ją, nie? Tą panią sprzątaczkę. No i tam na przykład kilka wejść jest do tego kompleksu sanitarnego, z którego korzystałem. I tak się pytam, bo widzę tą mokrą podłogę i mówię do niej, też po polsku, czy tu mogę przejść? Mówię, czy naokoło pokazuję iść, nie? Wakruk tam i tak dalej. Ono, nie, proszę przejść, nie? A przecież ci Niemcy chodzą, nawet się jej nikt nie zapytał. Chyba byłem pierwszą osobą, która się tam zapytała, czy mogę przejść po tym mokrym, czy jednak iść dookoła, żeby powiedzmy tą, uszanować tą pracę tej kobiety, tak? Po prostu, no, bo to jest gorąco, to wiecie, chwila, dosłownie kilka minut i ta podłoga jest sucha, ale akurat tak trafiłem, że była mokra. No i okej. Okay. Przeszedłem, no ale później wracam, no i coś tam zagaduję do niej, jak tak, jak co słychać tutaj, jak się tu żyje w Chorwacji, nie? I co się okazuje? Bardzo chętnie odpowiadają ją, bardzo, bardzo chętnie powiedziała, że źle, pane, tam coś źle, no nie ma roboty i tak dalej. No i taka krótka wymiana zdań. Na drugi dzień patrzę, inna ta sprzątaczka. Podobnie, gdzieś tam coś tam zahaczam do niej, no ja tak mam po prostu, zaczyna się rozmowa. Nie pytajcie mnie w jakim języku, bo ja nie wiem w jakim języku tą rozmowę prowadzę. To jest pokrótce polski, ona odpowiada po chorwacku, ale to jest też rosyjski. Dawne czasy, kiedyś na maturze nawet piątkę z rosyjskiego miałem, ale już niewiele co pamiętam. Powiedzmy, że trochę pamiętam. I jest taka zasada w Chorwacji, znaczy zasada, to jest taka moja zasada. Jeżeli ja staram się szybko mówić do tej pani, i jeżeli widzę, że nie rozumie, nie, ona tak zresztą pokazuje tą mimiką twarzy, że nie rozumie, to ja, jeżeli tylko znam słowo w języku rosyjskim, to zaczynam po rosyjsku albo walę jakiś synonim, nie? No i zaczęła się rozmowa na drugi dzień z tą drugą panią sprzątaczką. I wiecie co? W czasie tej rozmowy to ja widziałem po tej kobiecie, że jej nawet łzy w oczach stanęły. O co chodzi? Powtarzała słowo katastrofa. No, wyczuliśmy oboje, że słowo katastrofa to od razu rozumiemy. I ja i ona. Ona opowiedziała mi,
o synu, który gdzieś tam pracuje w Niemczech. W ogóle tam te sprzątaczki, ta obsługa, dowiedziałem się, nie są w ogóle z Istrii. Ona gdzieś, jedna osoba z Varaždinu, ona chyba z Vukovaru, jak dobrze pamiętam. To jest, wiecie, Vukovar to jest tam, wow, wschodnia Chorwacja przy granicy z Serbią. To w ogóle, że to miasto strasznie ostrzeliwane w bratobójczej wojnie z Serbami. Ona katastrofa. Nie ma już praktycznie rodziny, bo ta rodzina jest rozjechana. Tak jak mówi, widać było, że ten syn, który jest w Niemczech, to no to jej jakby żyć nie daje to, że on jest tak daleko, że ona jest sama. Ona ponad 500 kilometrów jedzie na Istrię, żeby cokolwiek zarobić. O, wiecie co? No nie fajnie. Ona mówi do mnie, że proszę pana, jest katastrofa gospodarcza w Chorwacji teraz. Zresztą mówi, że w ogóle jest źle, ale teraz mam na myśli ten COVID, bo tytuły w polskiej prasie, o, Chorwacja dzielnie sobie radzi, tak, to są wszystko bzdury, wiecie, to są takie bzdury, że jeżeli w to wierzycie, to jest wasza sprawa. Ale po prostu jak się porozmawia właśnie z takim człowiekiem, ona mówi, nie ma absolutnie żadnej pracy. Kobieta około, nie wiem, 50 paru lat, może 60 nawet miała, nie wiem, albo tak powiedzmy spracowana, tak? I ona mówi do mnie, katastrofa. Na Niemców pokazuje, jak już nie mieliśmy języka, to pokazuje takie rogi, ale właściwie nie na Niemców, tylko, bo ja mówię od razu do niej, że no ale tutaj ci Niemcy są, oni wie pani, no płacą tutaj. Ona tak, mówi, to są turysty tamtego, jest okej, nie? Ale mówi, nie wiem, czy mi YouTube nie zamknie kanału, że Merkel, i tak pokazuje, nie? Tego, że oni nas wszystkich pozabijają. Ja mówię, pytam się, co ona sądzi o tych maskach, o tym wirusie. Ona mówi, że to... Ona właśnie mówi to, co ja, że to jest skam, że tego nie ma wirusa. Wiecie, to zwykła sprzątaczka. Zwykła. Żadna praca nie hańbi. To jest taka sama praca, jak każda inna dla mnie. Absolutnie. Ona, ja nie wiem, może ona była kiedyś nauczycielką, tylko nie ma pracy i idzie sprzątać. To, wiecie co, to w ogóle temat nie istnieje. Ale kobieta wie więcej niż tutaj, co otaczają mnie ludzie, nawet z mojej rodziny, bo siedzą przed telewizorem i boją się strasznie, są zastraszeni. Telewizja wytyczyła linię podziałów, prawda? Ta kobieta mówi do mnie, nie ma panie tam wirusa, nie ma, jest tylko Merkel i pokazuje te rogi, nie? No cóż, ja tylko przekazuję jej opinię. Ta rozmowa chwilę trwała, zwłaszcza, że to nie była taka rozmowa po prostu w jednym języku, tak? Czyli cały czas szukanie synonimów, wtrącanie po rosyjsku. Ona mi odpowiada, mniej więcej rozumiałem co, sens jej wypowiedzi. Straszny żal. I ja się pytam w końcu, a co sądzisz o Jugosławii? No to wiecie co, to jest taki, jeżeli ktoś się wpatruje w mimikę swojego rozmówcy, to jest taki przebłysk tęsknoty, taka na chwilę taki, nie wiem, gdzieś w kącikach ust, taki uśmiech. Ona mówi, że to był raj. Ale wiecie co, coś jest na rzeczy, bo ja byliśmy kilkanaście razy w życiu w Chorwacji, ja o tym Jugosławię pytałem i praktycznie to prawie każda osoba powtarzała, że w podobie, że było bardzo dobrze. I to się potwierdza. I jak my mało wiemy o byłej Jugosławii. Ta pani powiedziała mi, że była praca, ale było dobre życie, że dobrze zarabiała, że jej rodzina dobrze żyła, że nikt nie wynajmował turystom żadnych mieszkań, nie szykował pokoi, bo nie potrzeba było tych pokoi szykować. Po co? Była praca, było wszystko, była kolej. Mieli świetne pociągi, mieli bardzo dużo przemysłu. I rzeczywiście, ona mówi to, co się teraz dzieje u nas. Nie ma, wszystko zaorali, tak? Czyli nie ma przemysłu, nie ma fabryk, są montownie. Tutaj w mojej okolicy to jest dużo akurat montowni.
zachodnich montowni, tak? Ale tam nie ma tego, że na przykład nasze dzieci są inżynierami i projektują coś, budują coś. Nie, 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 nie. Kadra inżynierska to jest gdzieś w Berlinie, w Madrycie, nie wiem, w Turynie, a oni tutaj potrzebują tylko pracowników do zmontowania. Tak to wygląda. Ona mi to powiedziała to samo, że w Chorwacji to jest tylko tu turystyka. Jeżeli jedziecie do Chorwacji i widzicie te domy, ładne ulice, zresztą oni dużo dotacji z Unii Europejskiej też dostali na te autostrady, na te drogi. To są jakby nie pieniądze wypracowane przez nich, ale te pieniądze nie biorą się znikąd. Unia ich trzyma, o tak. Tego przemysłu nie ma. Tam, gdzie jeszcze toczy się życie, takie fajne, takie bogate, to są ci właściciele tych domów, którzy często zresztą od uciekających Serbów, patrzcie, oni musieli, ci Serbowie, uciekać z własnej ojczyzny, bo to był jeden kraj. Chorwaci pokupili te nieruchomości, oni dzisiaj żyją. Ale kiedyś jeszcze rozmawiałem z takim właścicielem statku, obwoził nas, to on mówi, że na przykład mają wielki problem, bo te wszystkie linie i tak dalej, statki, ta potęga morska to już też praktycznie bardzo mało tam, powiedzmy, istnieje, ponieważ wykupują ich znowu Włosi. Te kampingi to też jest kapitał, te duże kampingi to też jest kapitał obcy, to rzadko są chorwackie firmy. Zatrudniają właśnie z takich Vukovarów gdzieś ze wschodniej Chorwacji, z północnej Chorwacji, z przygranicy z Węgrami ludzi, bo oni się cieszą, że w ogóle mają pracę. Nie chcą podwyżek, oni ile dadzą, tyle pracują i cieszą się i mają łzy w oczach. Wiecie co, tak wygląda prawdziwa Chorwacja. A jak wyglądała ta Jugosławia? Ja nie chcę tutaj, że coś chwalę minioną epokę, bo wielkim skrótem byłoby porównać komunistyczną czy socjalistyczną Jugosławię do Polski, do Słowacji. Absolutnie nie, bo to był coś innego. Chorwaci jeździli sobie, mieli paszport, gdzie mogli na zachód jeździć. W ogóle to był kraj chyba najbogatszy z tych demoludów. Zresztą oni nie trzymali ze Związkiem Radzieckim. Dlatego ja w pełni rozumiem. I co chcę wam teraz powiedzieć? Przeniosę się teraz do komputera i puszczę wam piosenkę. Będziecie zaskoczeni, jaka to melodia. Puszczę wam pewną pieśń. Posłuchajcie, kurczę, posłuchajcie raz, bo ja wiem, same opowieści o pięknych plażach, o pięknych widokach, ale zobaczcie, co z nami, Słowianami, zrobiono, bo z Polakami też. Jak sprytnie wykorzystano ogromny potencjał kraju, ogromny przemysł zbrojeniowy. Jugosławia to była 800-tysięczna armia, 1 000 000 w rezerwie, to była czwarta potęga w produkcji broni. Jak koncerny zbrojeniowe, chociażby te z zachodu, mogły sobie pozwolić, żeby coś takiego istniało. Takie państwo słowiańskie, kiedy już są wytyczone nacjonalistyczne linie podziałów między Bośniakami, między Chorwatami, a w ogóle Serbami i tak dalej. Dostarczono broń, przekupiono polityków, prawdopodobnie, tak? To są moje słowa, jeżeli tylko jeszcze mogę jakąś opinię wyrażać, to są moje słowa, ale poparte tymi rozmowami z Tubilcami, z Chorwatami, tak? Z tą kobietą między innymi. Później jeszcze rozmawiałem z dwoma facetami, którzy tam zajmowali się wyrzucaniem śmieci, koszy i tak dalej, tym wszystkim. Pytam się ich też, czy jest teraz fajniej? To samo. Nie, nie, oni wolą Jugosławię. No jedynie na plus to oni mówią, no były dwa języki, tak? Ja mówię, jak to? No jeden język. No jeden język, ale dwie pisownie. Że była cyrylica w Serbii, a tu alfabet łaciński. Ale mówi mi jeden, że Jugosławia to było serbsko-chorwackie państwo, a teraz jest Chorwacja. A ja mówię, a Serbowie to są źli? Nie, mówi, no nie są źli. Wiecie co? Facet nie potrafił, jakby tkwił w tym, co mu chyba w telewizji powiedziano, ale generalnie podkreślał też jedno, że Jugosławia była ok. Więc po co do cholery daliście się omamić i wystąpiliście zbrojnie przeciwko sobie? I co dzisiaj? 4 miliony Chorwatów, z tego kupę za granicą, bieda i zobaczcie, co nam ten tak zwany Zachód funduje, nie? Zobaczcie teraz, co się dzieje.
jaką biedę nam funduje, co się dzieje. Ale zapraszam do komputera, coś wam pokażę, pokażę wam tą piosenkę. I zobaczcie, to jest flaga byłej Jugosławii. Skąd znacie tą melodię? Tak, to jest Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn. Jest tłumaczenie. Przeczytajcie sobie. Posłuchajmy chwilę. I tak to było. Jest to hymn wszechsłowiański, pieśń Hej Słowianie, tu z Wikipedii, ułożona w 1834 roku do melodii wzorowanej na Mazurku Dąbrowskiego przez słowackiego poetę Tomasika. W okresie poprzedzającym Wiosnę Ludów pieśń była szeroko rozpowszechniana wśród narodów słowiańskich, a w 1848 na Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze przyjęto ją jako oficjalny hymn wszechsłowiański. Stała się hymnem państwowym Słowacji. W latach 39-45 po 45 została przyjęta przez Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii jako hymn państwowy. No i widzicie, w wersji ostatecznej brzmiała: Hej Słowianie, jeszcze nasza Słowian mowa żyje, póki nasze wierne serce za nasz naród bije. Żyje, żyje duch słowiański i żyć będzie wiecznie, gromy piekło złości waszej ujdziemy my bezpiecznie. Dar języka zwierzył nam Bóg, Bóg nasz gromowładny, nie śmie nam go tedy wyrwać, na świecie człowiek żadny. Ilu ludzi, tylu wrogów, wrogów możemy mieć na świecie, Bóg jest z nami, kto nam wrogiem, tego piorun zmiecie. I niechaj się ponad nami groźna burza wzniesie, skała pęka, dąb się łamie, ziemia niech się trzęsie. My stoimy stale, pewnie jako mury grodu, czarna ziemio pochłoń tego, kto zdrajcą narodu. To słowa tego hymnu, jakże on jest moim zdaniem aktualny dzisiaj, w tej sytuacji. Tutaj z takiego blogu stacjabałkany.pl dowiedziałem się, tego nie wiedziałem, że Tito bardzo lubił przyjeżdżać do Polski, bardzo lubił Polskę i nawet powtarzał, że Polska to jest ostatni taki kraj homogeniczny, słowiański. Jak mógł istnieć taki kraj południowych Słowian jak Jugosławia? Trzeba było go rozpierdzielić. Trzeba było go rozpierdzielić. Mający silną armię, mający zakłady zbrojeniowe, jedne z największych wówczas w Europie. Jak mogło coś takiego istnieć? Mający porty otwarte na świat. No nie, nie dało się. Wiecie co, zastanówmy się dzisiaj nad tym, bo żyjemy teraz w czasach, w których już wielu ludziom do głów dotarło, co się dzieje, jak nas strasznie Zachód dzieli, jak wytycza linię podziałów. Nie dajmy się do cholery dzielić, nie dajmy się dzielić. Ktoś mi powiedział niedawno, że Polska dzieli się na ludzi rozumnych, na ludzi wyznających, nie wiem, powiedzmy głosujących za PiS-em i ludzi głosujących za Platformą. Wiecie co, to jest kolejna linia podziałów. Nie dajmy się tak robić. Nie ma żadnych głosujących na PiS, głosujących na Platformę. Jesteśmy ewentualnie ludźmi, którzy są trochę oszukiwani, trochę mamieni, ale zróbmy wszystko, żeby uświadamiać się nawzajem, ponieważ my jesteśmy jednym narodem. Nie ma takiego podziału. My jesteśmy Polakami i jeżeli się nie zjednoczymy, w ogóle jeżeli Słowianie się nie zjednoczą, teraz, właśnie teraz,
To ja nie wiem, po prostu będzie już pozamiatane. Wydaje mi się, że tak jak mówiła ta Chorwatka mi na kempingu, po prostu nas pozałatwiają i tyle. Posłuchajmy na koniec jeszcze chwilę tego hymnu na bardzo znaną melodię Mazurka Dąbrowskiego. Przeklęty niech będzie zdrajca swojej ojczyzny. Takie słowa są końcowe hymnu byłej Jugosławii. I nie róbmy tych samych błędów. A jeszcze na koniec, nie powinienem, zastanawiałem się, czy to pokazywać. Armenia, Azerbejdżan. Zostawiam to bez komentarza. Wiecie, co to jest na tej ciężarówce. Wow. To byłoby dzisiaj na tyle. Cześć.